Cały czas gramy na myszce i klawiaturze. Turn my music. Moi drodzy, korzystanie z klawiatury i myszki jest dosyć kontrowersyjną sprawą, jeżeli chodzi o nasze konsole. Mówimy tu o PlayStation 4 i Xbox One. Jednak wiele osób mimo wszystko chciałoby korzystać z myszki i klawiatury na swojej konsoli. W moim przypadku otrzymałem wiele informacji od Was, że po filmie ukazującym, jak streamować z konsoli Xbox One bez dodatkowych urządzeń, chcielibyście, żebym pomyślał nad tematem używania myszki i klawiatury. W moim przypadku było to dosyć fajnym rozwiązaniem, bo moje studio akurat dostosowane jest do użytkowania tego typu sprzętu. Jest ono połączone z takim biurkiem, przede mną jest komputer, nad nim jest telewizor do konsoli. Także jak najbardziej podjąłem rękawice, żeby sprostać temu wyzwaniu. Kryteria, jakimi się kierowałem, było przede wszystkim nie wydać za dużo kasy, korzystać z myszki i klawiatury standardowej, którą używamy na komputerach. I trzeci punkt, nie wydać dużo kasy. Dlatego też, moi drodzy, mimo że nie jest to żaden film sponsorowany, wybrałem firmę Hama. W przypadku konwertera, który umożliwia korzystanie z myszki i klawiatury na Xboxie, korzystamy tutaj z typowych urządzeń dla peceta. W moim przypadku, żeby miało to jak najlepsze odzwierciedlenie w grze, żeby dostosować się do wymagań producenta Hama, zaopatrzyłem się w mysz, klawiaturę firmy Hama, żeby elegancko, kompatybilnie współpracowało wszystko z naszym konwerterem. Teraz pokażę Wam, jak wygląda całe podłączenie tego sprzętu i jak zrobić, żeby ten sprzęt działał. Moi drodzy, potrzebny będzie nam klasyczny pad do Xboxa One. W moim przypadku jest to stara, czarna wersja. Kabel. Taki typowy, telefonowy, smartfonowy do podłączenia urządzenia Hama, SpeedShot, Ultimate i podłączenia tego pada. To jest pierwsza rzecz, którą zrobimy. Z tej strony mamy wejście USB. Podpinamy z jednej strony kabel. Z drugiej strony podpinamy naszego pada. Co robimy następnie? Podpinamy naszą mysz i klawiaturę do urządzenia Hama. Mamy osobne dwa wejścia. To jest w sumie to nie jest takie ważne, w które miejsce, w które gniazdo USB podepniemy mysz, a w które klawiaturę. Finalnie powinno wyglądać to w następujący sposób. No i moi drodzy, w takim oto zestawieniu wystarczy, że podłączymy nasz sprzęt z tyłu konsoli za pomocą tego kabla USB. Pamiętajcie jednak, że nie należy tego podłączać z przodu, ponieważ po prostu urządzenie nie będzie odpowiednio działało. Więc tak, moi drodzy, podpinamy, bierzemy naszą konsolę, tutaj mamy wejście USB, podpinamy nasz sprzęt, automatycznie widzimy, że klawiatura z myszką, myszka może jeszcze nie, ale klawiatura, o już myszka też, klawiatura zaczęła się świecić, wszystko zaczęło funkcjonować i na naszym urządzeniu zaświeciła się lampka dioda numer 1, co oznacza, że będzie odbierało urządzenie jako pad numer 1 i dwie lampki tutaj KM, co odzwierciedla nam, że mamy podłączoną klawiaturę i myszkę, keyboard and mouse. Także moi drodzy, od tego momentu wystarczy, że podłączymy konsolę w normalny, tradycyjny sposób. Odpalimy. Podłączamy, odpalimy. I już zaraz wszystko nam się tutaj unormuje. Pad powinien się automatycznie odpalić. Właśnie to się dzieje. Pad włączył się automatycznie. Pojawia się ikona Xbox na nim, ale nim jednak nic nie należy robić. Czekamy, aż system się odpali i zaraz zobaczycie, jak będziemy mogli korzystać z naszej klawiatury.
No i moi drodzy, witam was po raz kolejny. Jesteśmy już w grze. Jesteśmy w grze i będziemy wykonywać kolejną misję w Battlefield 1. Akurat taką grę wybrałem, żebyście mieli widok z pierwszej osoby. Wracaj na pole walki. Musimy w tej misji akurat namierzać cele. Cały czas gramy na myszce i klawiaturze. Funkcjonowała tak samo w menu. Będzie wam działała w każdej jednej grze, także nie będziecie z tym mieć żadnego problemu. To akurat jest świetna misja, jeżeli chodzi o Battlefield 1. Moi drodzy, tak jak mówiłem, wszystko działa bez zarzutów. Dostajemy pierwsze celowanko. Wow. Dobra. Moi drodzy, no nie będę teraz przechodził całej misji oczywiście, ale chodziło tutaj w zasadzie o to, żeby pokazać, jak działa ta klawiatura. Rzecz jasna, możecie ją wykorzystywać nie tylko w single playerze. Możecie grać także w multi. Także moi drodzy, nic tylko od dzisiejszego tutoriala mam nadzieję, że zwiększy się nam liczba osób, które grają na Xboxie. Oczywiście muszą też chcieć, ale zwiększy się liczba osób tych, którzy grają na myszce i klawiaturze na platformie Xbox One. Oczywiście sprzęt działa również na PlayStation 4, także analogicznie możecie używać tego samego sposobu na PlayStation 4. Ja z mojej strony dziękuję wam bardzo za to, za ten tutorial, dziękuję i zapraszam na moje kolejne streamy. Edi89.pl, zapraszam do subskrypcji mojego kanału, tam zawsze się mi myli, tam macie takie moje logo z liczbą subskrypcji. Zapraszam do zostawienia łapki w górę, jeżeli wam pomogłem i pozdrawiam serdecznie. Dziękuję bardzo, zapraszam na intro, Edi89.pl.